Piątkowe popołudnie na placu przed starostwem upłynęło pod znakiem obchodów Powiatowego Dnia Strażaka. Służący w okolicy zawodowi strażacy współpracujący z ochotnikami wyposażonymi w coraz to lepszy sprzęt przyczyniają się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że to jest dostrzegalne, że ochotnicy współpracujący z zawodowcami dają takie poczucie naszym mieszkańcom, że zawsze w potrzebie mogą na nich liczyć i to jest bardzo ważne. Trudno się nie zgodzić. Jest to bardzo ważny element zapewniania bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu. Przy okazji warto podziękować wszystkim samorządowcom, którzy nie szczędzą środków na tego typu działania. Chciałbym też podziękować wszystkim samorządowcom i tym ludziom, którzy nie szczędzą swoich środków finansowych na poprawę wyposażenia zarówno tych zawodowych, straży pożarnych naszych, jak i również ochotników, bo bardzo wiele środków finansowych spływa zarówno z samorządowych, ale i rządowych. I łącząc te środki finansowe, obserwujemy, że na terenie naszych gmin te nawet małe jednostki ochotnicze są bardzo dobrze wyposażone i my pewnie w niczym nie odbiegają już od wyposażenia Państwowej Straży Pożarnej. To bardzo ważne i bardzo cenne dla nas. Uroczystość była również znakomitą okazją do wręczenia odznaczeń dla zasłużonych strażaków. Dokonali tego samorządowcy i parlamentarzyści, co z pewnością wiązało się z podniosłą atmosferą. Maj jest miesiącem, kiedy obchodzimy Dni Ochrony Przeciwpożarowej. Jest to dobra okazja do podziękowania wszystkim strażakom, którzy są pierwsi na miejscu zdarzeń. Ta służba polega na tym, że jesteśmy praktycznie przy wszystkich działaniach. Tradycyjne pożary, z których Państwowa Straż Pożarna i w ogóle straże pożarne są kojarzone, stanowią około 20% naszych działań, a 80% to są inne zdarzenia wynikające z rozwoju cywilizacyjnego. Jesteśmy blisko ludzi, myślę, że stąd to zaufanie społeczne. Ciesząca się dobrą renomą służba wpływa na zainteresowanie się nią najmłodszych. Tak, cieszymy się bardzo z młodzieżowych drużyn pożarniczych. Mamy dziecięce i młodzieżowe drużyny pożarnicze. I w ostatnich 2 latach naprawdę nastąpił bardzo mocny rozkwit, chociażby w powiecie ostródzkim. Przybyło 7 drużyn młodzieżowych, o ile dobrze pamiętam, z 210 do 400 członków. Także to świadczy o tym, że ta formacja cieszy się dużym powodzeniem i dzieci chętnie garną się właśnie do tego typu zajęć. W czasie uroczystości obecna była młodzieżowa drużyna pożarnicza, która z inicjatywy młodszego brygadiera Rafała Napiórkowskiego, zastępcy komendanta powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie, powstała w miejscowości Naprom przy tamtejszej jednostce ochotniczej straży pożarnej. Drużyna składa się głównie z dzieci strażaków, a jak wygląda ich praca? Spotykamy się około raz w tygodniu, nie zawsze, ale zazwyczaj tak bywa. No i zaczynamy tak jakby samo zebranie od ustawienia się i przeliczenia, a później nasz opiekun, pan Rafał Napiórkowski, rozdaje nam zadania, których na przykład będziemy się uczyć. Cieszy fakt, iż młodzieży garnącej się do uczestnictwa w tej inicjatywie nie brakuje. Dzięki zdobytej podczas spotkań wiedzy młodzi adepci w sytuacji zagrożenia będą świadomi, jak należy zareagować. Pozostaje być z nich dumnym, a wszystkim strażakom życzyć tyle samo powrotów, co wyjazdów.